Witajcie na kanale politycznym. Prezydent Władimir Putin po raz pierwszy w tym roku wziął udział w posiedzeniu rosyjskiego rządu. Prezydent Federacji Rosyjskiej chwalił rosyjski rząd i jego działania mające na celu złagodzić efekt zachodnich sankcji. Przekonywał, że sytuacja gospodarcza Rosji jest dobra i stabilna. Mimo to, Putin w pewnym momencie mocno się zdenerwował i zrugał swojego ministra Denisa Manturowa wyrażając swoje niezadowolenie z braku zakupu przez Rosję samolotów cywilnych i wojskowych. W sieci pojawiło się nagranie ze spotkania i możemy zobaczyć, jak rosyjski dyktator ruga ministra przemysłu i handlu krytykując jego działania. Oto nagranie. U nas jest kontrakty i po, jak ja po Ministerstwo Obrony i po Gwardzianskiej Linii i GTLK i drugie leasingowe kampanie. это часть вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано, это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения Суперджета МС-21. Полностью Денис Валентинович, Денис Валентинович, да. Денис Валентинович у вас но контрактов нет. Ну что я, я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закон, закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем. Вы мне, uh, Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну предпри... нет, директора предприятия говорит, нет контрактов. А у вас все сверстано. Когда министр handlu и промышленности Денис Мантуров представил свой рапорт, президент ему прервал и запытал о конкретную дату на замовление новых самолетов. кеды будут контракты? Dyrektorzy powiedzieli mi, że nie mają żadnych kontraktów, powiedział Putin. Nie staracie się wystarczająco mocno, stwierdził. Dlaczego udajesz głupka? Dodał wyraźnie zirytowany prezydent Rosji. Minister próbował się bronić. Obiecał, że postara się, aby wszystko zostało nadrobione w pierwszym kwartale roku. Władimir Putin powiedział, że to powinno być wykonane już wcześniej. Zrobisz to w ciągu miesiąca, nie później, zakończył temat. Ten wybuch zdradził frustrację prezydenta z powodu postępów jego wojny na Ukrainie i wpływu zachodnich sankcji na rosyjską gospodarkę. Putin zazwyczaj deleguje swoich zastępców, by upominali ministrów, przekazał dziennik The Sunday Morning Herald. Dodajmy, że rosyjski przemysł lotniczy ma poważne problemy z powodu sankcji nałożonych po agresji na Ukrainę. Wiele podzespołów produkowanych jest poza Rosją, a sankcje wstrzymały ich transport. Największe firmy produkujące samoloty także wycofały się z kraju rządzonego przez Putina. W trakcie agresji na Ukrainę rosyjskie siły powietrzne poniosły ciężkie straty. W zeszłym roku, krótko po rozpoczęciu wojny, amerykańscy urzędnicy donosili, że z powodu niepowodzeń na froncie Putin wyładwuje się na kręgu zaufanych ludzi. To jest ktoś, kto wyraźnie został zaskoczony ukraińskim oporem. Obawiam się, że został on zapędzony w kozi róg. Martwię się, bo z tej sytuacji nie ma prostego wyjścia, powiedział o prezydencie Rosji amerykański senator Mark Warner, który ma dostęp do tajnych dokumentów jako przewodniczący Senackiej Komisji Wywiadu. Ale problemy z przemysłem lotniczym Rosji to tylko wycinek gigantycznych problemów gospodarczych reżimu Putina. Rosja traci dziennie setki milionów dolarów. To efekt sankcji nałożonych na Rosję. 5 grudnia. 2022 roku weszła w życie inicjatywa Unii Europejskiej, państw G7 i Australii, ustanawiająca limit ceny na rosyjską ropę na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Pułap cenowy ma ograniczać dochody Rosji ze sprzedaży ropy do państw trzecich, ponieważ kraje Unii Europejskiej oraz G7 i tak już zakazały lub ograniczyły import surowca. Jak podkreśla minister finansów USA. Janet Jelen, wprowadzenie ograniczeń pozwoliło osiągnąć dwa cele. Utrzymało na rynku surowiec z Rosji i ograniczyło dochody Moskwy. Straty w budżecie Rosji są tak duże, że zniwelowały nadwyżkę budżetową z pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku. Ponadto w grudniu dziura budżetowa Rosji osiągnęła rekordowy poziom. Dane przedstawione 10 stycznia pokazują, że 2022 rok zakończył się deficytem. 3,3 biliona rubli, co odpowiada 2,3% PKB. Dziura budżetowa jest zatem większa od prognoz Ministerstwa Finansów, które jeszcze w grudniu szacowało ją na 2% PKB. Center for Research on Energy and Clean Air, think tank zajmujący się badaniami nad energią i zanieczyszczeniem powietrza, szacuje, że po nałożeniu limitu cen na ropę Rosja traci 172 miliony dolarów dziennie. A kwota ta wzrośnie nawet do 280 milionów dolarów. Stanie się to 5 lutego, kiedy w życie wejdzie embargo na import rosyjskiej ropy w krajach Unii Europejskiej. Stanie się to 5 lutego, kiedy w życie wejdzie embargo na import rosyjskiej ropy w krajach Unii Europejskiej. Rosja już teraz sprzedaje swoją ropę za mniej niż połowę rynkowej ceny. Unijne embargo i ograniczenie cen. Nareszcie uderzyło, i jego wpływ jest w końcu tak znaczący, jak się spodziewano. Twierdzą analitycy think tanku: Moskwa rzecz jasna ogłosiła, że nie zaakceptuje pułapu cenowego i zagroziła, że przestanie dostarczać surowiec krajom, które zaaprobowały sankcje. W związku z tym, pod koniec roku, Władimir Putin podpisał dekret o krokach odwetowych na wprowadzenie limitu cen rosyjskiej ropy. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem, Wymierzonym w zachód Rosja zabrania dostaw ropy i produktów naftowych podmiotom zagranicznym, jeśli kontrakt przewiduje limit cen. Dekret wejdzie w życie 1 lutego 2023 roku. Pod koniec grudnia dziennik The Telegraph ocenił, że rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe kłopoty z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą. Putin coraz trudniej łapie oddech, uważa największy dziennik w Holandii podkreślając, że wynika to z tego iż skarbiec wojenny powoli się opróżnia i to już zaczyna się dziać. Wojciech Jakubik, ekspert do spraw energetyki i redaktor naczelny Biznes Alert, tak to komentuje. Możliwość wykorzystywania energetyki jako broni przeciwko Zachodowi powoli się wyczerpuje. Rosji grozi upadek w kwestiach finansowych i gospodarczych. Opowieści, że Rosja się jutro rozpadnie i podzieli na mniejsze podmioty Mniej agresywne to optymistyczna teza. Proces ten zajmie dłuższy czas, ale widać, że on już się chyba rozpoczął. Rosja ma rezerwy pozwalające jej uzupełniać luki budżetowe wywołane destrukcją popytu na rynku ropy. Musi zmniejszać eksport, wydobycie tego surowca. Dziura budżetowa w 2023 roku może sięgnąć 3 biliony rubli, czyli prawie 3% rosyjskiego PKB. Natomiast na koncie Funduszu Bogactwa Narodowego, który gromadzi środki ze sprzedaży węglowodorów, jest wciąż około 180 miliardów rubli. Rosja będzie zasypywać dziurę budżetową tymi pieniędzmi, ale może zapomnieć o rynku zachodnim. Stacja benzynowa Putina zamyka się sama. Oczywiście same sankcje w sektorze energetycznym nie pozbawią Rosji pieniędzy w najbliższych miesiącach. Należy patrzeć szerzej na sankcje także w sektorze finansowym. Obecnie sankcje uderzają w fundamenty rosyjskiego petrostate. Rosjanie nie mają rynku zbytu na gaz i ropę. Nie mają wbrew temu co mówią alternatywy. Sprzedaż węglowodorów odpowiada za połowę przychodów budżetowych Rosji. Sankcje będą więc działać długoterminowo.